Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mountain Blade Warband z modyfikacją Nowa Ojczyzna. Jej! Dziękuję Wam ogólnie za komentarze, które podpowiadacie mi, jak te morale zwiększyć wojsk i tak dalej, bo nie uratowało mi to właśnie teraz skórę, z morale z 14 na 100 wzrosły, to powiem dzięki Waszym łapkom w górę w którymś tam filmiku. Ja Wam mówię, łapki w górę to potęga dla dobrego wojska i komentarze oczywiście też, bardzo inteligentne. No dobra, teraz przejdziemy do czegoś innego, czyli do grania. Ominęła was praktycznie jedna mamica pod Zelmor, której nie postanowiłem nie pokazywać nawet, bo była na tyle krótka, że nie zdążyłem. Skończyła się ona w jakąś minutę i nawet nie chciałem się posuwać nagrywania na minutową bitwę. Chociaż to już włączyłem z tego powodu, że już zaczniemy zaczynać normalny odcinek. No i tak, ludziska, chciałem zacząć od tego, że właśnie poruszyła się temat topek. I właśnie temat topek będę się na początku tego odcinka poruszyć. W każdej serii będę go poruszał, żeby każdy, kto ogląda moje filmy, był w stanie usłyszeć moją opinię o tym. Ostatnio parę osób się czepia tego, że pisuje te powiedzmy coś tam, a łapki są fajne, może byście dali łapkę, i tak dalej. Czemu ja poruszam właśnie takie sprawy, że powiedzmy sępię o łapki? No sępię łapki z tego powodu, bo nie może wyjaśnić. Z tego powodu, że ja się ogólnie nigdzie nie promuję, u nikogo nie spamuję żadnych prywatnych wiadomości. Dobra, może iść wolno, bo chcę honor sobie zwiększyć, za czym moje to w ogóle zwiększa honor. No i tak, nie promuję się nigdzie, więc nie mam żadnego przyrostu widzów. Praktycznie bez waszych łapek w górę ja bym w tym momencie stał w miejscu, bo ani się nikogo nie promuję, jak mówię, ani na oraz nie spamuję nikomu na PW: ej, zobacz, mój filmik jest zajebisty, wejdź w niego, wejdź w ogóle, kurde, metaki mi wypadają w ogóle, śmietne tarciki. Więc po prostu wyświetlenia praktycznie by mi nie rosły. Ja już sobie bym pełnił ilość widzów, bo skąd by oni się brali, powiedzcie mi. Znikąd, skoro się nigdzie nie promujecie, to wasze wyświetlenia będą rosły. Co prawda ja mam taki plus, że na przykład pierwszy odcinek tej naszej serii Mountain Blade na przykład jest wyświetlany w Google, jak się wpisze, powiedzmy, Mountain Blade Warband, nawet bez Nowej Ojczyzny, on już jest wyświetlany tam. Czyli pomyślcie sobie, jeżeli powiedzmy dziennie nawet 100 osób będzie szukało czegoś na temat tej gry i wpisze powiedzmy Mountain Blade, jest szansa, że jest niżej i zobaczą ten pierwszy odcinek Mountain Blade Warband, modyfikacja Nowa Ojczyzna. On nawet niezły, może wejdziemy, go zasubskrybuje, fajnie się ogląda, albo nie, może nie fajnie, może nie dam subskrypcji. No i tak dalej, właśnie dzięki temu trochę więcej wyświetleń idzie, popularność rośnie. Ale jako, że ja nie promuję się u nikogo ani nigdzie, to tak praktycznie stoję w miejscu praktycznie. Zdobyłem niecałych 200 widzów w ciągu, dajmy na to sobie szczerze, je to będzie 4 miesięcy, tak, 4 miesięcy. To tylko 5 widzów na miesiąc, nie jest źle naprawdę. Proszę, że na kanał będzie coraz lepiej, coraz więcej komentarzy, coraz więcej takich prawdziwych widzów, którzy się aktywnie na nim, powiedzmy, uczestniczą. No bo ilość komentarzy na przykład, dajmy na to, sensownych w kwietniu, w maju czy czerwcu i innych tego typu dniach była na poziomie, dajmy na to, 2-3 dziennie. Naprawdę. Teraz w sierpniu ilość sensownych komentarzy w stylu jakichś podpowiedzi, nie wiem, czegokolwiek, jakiegoś skomentowania, że film jest taki, taki, nie taki, to źle zrobiłeś, tam to źle zrobiłeś, to dobre zrobiłeś, to mi się podoba, to mi się nie podoba, jest w granicy 10-15 dziennie. To jest naprawdę wow dla mnie. Widzę, że wreszcie kanał się jako tako ruszył do przodu. Siła, zręczność, tak, wszystko jest dobrze. No ale jednak, no proszę o te łapki z tego powodu głównie, że chcę mieć troszeczkę więcej tych widzów. Naprawdę, czym więcej widzę, że mam widzów, tym jest po prostu fajniej nagrywać. Czym więcej widzę takich łapek w ogóle, tym jestem bardziej zmotywowany, by więcej nagrywać. To jest naprawdę fajna sprawa. Co jeszcze mogę ciekawego powiedzieć na ten temat? Chyba niezbyt. To w ogóle, co mówiłem, było w jakikolwiek sposób ciekawe. Czemu Alejan nie ma hełmu? Tłumaczysz mi to, Alien? Czemu nie masz hełmu? Prawda? Wytłumaczysz mi to jakoś, czy po prostu niezbyt? Masz hełm, to czemu jest on niewidzialny? Hełm z zamkniętymi jest za myślami. Aha, żeby ten hełm nie był taki, wiecie. Żeby ten hełm nie był taki. Przeszkadzający. Jak powiedzmy, u mnie też pewnie hełm jest zdjęty podczas rozmowy. Nie zwracam na to uwagi nigdy. No i jak mówię, się już tak rozwodzę o tym temacie jakieś, nie wiem, pewnie z 3 minuty. No ale mówię, dzięki waszym łapkom ja jestem w stanie promować mój kanał dalej. Tu mam wielką armię swadi, która się obergała za demora około 2500 ludzi. Dzięki waszym łapkom jestem w stanie się promować, jestem w stanie zdobyć więcej widzów, a co za czym idzie oczywiście więcej ciekawych osób, które podoba się moja twórczość w jakiś sposób.
osób, które będą, nie wiem, komentowały, osób, które będą się podobał właśnie to, że, nie wiem, nagrywam, to, że no, chcę mi coś podpowiedzieć właśnie na temat różnych gier, tu mam jakąś walkę z jeńcami, to łączymy z miłą chęcią. No dzięki temu kanał się rozwija, bez naszych łapek w górę, praktycznie bez promocji, mówię, mam tylko te właśnie gogle i tak dalej. Ale to i tak do niczego na dłuższą metę się nie nadaje. Może trochę narzekam z tego powodu, że kiedyś, może pamiętacie tamte czasy niektórzy, ja kiedyś nagrywałem Minecrafta, tego się trochę przyjąłem do wyższego szczebla jakby w ilości wysiedleń. Bo moje pierwsze filmy były z Minecrafta, no i były na 2010 roku kręcone. Jeszcze jak takie JJ i inne, powiedzmy, czereśniaczki dopiero rosły. Gimperyry i inne osoby miały 1000 widzów, to był szpan, ludzie, kurde. Masakra, 1000 widzów! Bungo miał chyba 5000, to tam był taki szpan, o Jezus, co to było? Bungo mistrz, w ogóle, kurczę, tam niekryty krytyk, bo miał 10 tysięcy jakoś, tak? To było mistrzostwo świata. Teraz to 10 tysięcy ma praktycznie pierwsza lepsza osoba, która zareklamuje któryś z takich, powiedzmy, nie wiem, kurczę, głównych Minecrafterów polskiego YouTube'a, jakichś G-Playów, polskich pingwinów, których nawet nie oglądam, czy jakichś gejów multigameplayów. No. Ale ja sobie po prostu na czasy się wychowałem. Pamiętam czasy nawet, gdy kurczę potrafiłem mieć 10 tysięcy wyświetleń na filmiku w ciągu niecałego miesiąca, to było magiczne. Więc troszkę powyższyłem poprzeczkę, na to troszkę to martwi, że mam powiedzmy 1700 już aktualnie nawet widzów. A ilość komentarzy wcale, czy komentarzy, w ogóle ilość wysiedleń, komentarzy, czegokolwiek nie jest wcale szczególnie zadowalająca. Jeszcze pierwszy nie mam pojęcia czemu. Jakoś nie wiem tego wytłumaczyć, czemu tak jest. Wyposaż wszystkich. Jeszcze takie martwe suby mnie bardzo wkurzają, naprawdę. To jest po prostu mordęga te martwe suby. Takie powiedzmy, też się subskrybuje, kiedy ten przycisk subskrybuje, a potem niczym nawet nie obejrzy żadnego twojego filmika, to jeszcze może zamierzyć, żeby ci dawał łapki w dół. To jest po prostu śmieszne. To nie wiem, co nie robią tak naprawdę. Nawet bym ochotników więcej. Dzięki dożynkom w mieście zwiększyłem swoje morale. Z 14 do 100, to 94 morale zostało, ale... No, wzrost jest niesamowity, polecam każdemu dożynki w wioskach. 300 kasy, a wzrost morali taki wielki. I chyba zakończę ten temat o tych łapkach. No, wytłumaczyłem. No, potrzebuję tych łapek, żeby jako tako rozbudować kanał bardziej. Do niczego więcej nie jestem potrzebny tak naprawdę. Daję oczywiście motywację. To, że widzę więcej wyświetleń na filmie, to, że widzę więcej łapek w górę, to, że coraz więcej się jest tych viewsów, którzy oglądają i najbardziej tych, którzy komentują, to już daje w ogóle wielkie okopa. Daje chęć nagrywania i naprawdę dzięki temu ja po prostu mam chęć. Był taki moment, że po prostu miałem tych widzów bardzo mało, nie miałem chęci do nagrywania, po prostu wrzucałem jeden odcinek na tydzień. I z tego pod właśnie widzów pod sporo potraciłem, więc teraz taki nie będę. Będę wrzucał filmy kiedy tylko będę mógł. No dobra, koniec rozwijania się jakieś tam byle przyszłości, teraz czas zacząć się, o Jezus, Silverek, napraw swoją mowę, że potem będziesz miał więcej widzów. Czas wziąć się do poważnie za teraźniejszość. No, a teraźniejszość jest taka, że oblegają nam Zelmor, które chwilę temu odbiliśmy, no kurczę, z rąk Nordów. Właśnie ciekawe jest właśnie, że z Nordów, a nie z rąk Rodoków. Okej, czemu mamy wojnę z Nordami? Od kiedy? O, stosunki z frakcjami. A Rodocy prowokacja Nordowie? Mi się wydawało, że mamy wojnę z Rodokami, wam też? Niebezpieczeństwo, panie! Nie rozumiem. Wkrótce pojawi się u nas ogromna armia. Mi się wydawało, że mamy wojnę z Rodokami, no ale... O Jezus Maria! Panie! Wkrótce pojawi się u nas ogromna armia! Czekajcie, musimy pójść po coś do jedzenia, może w tej wiosce będą mieli coś ciekawego. Czemu moje stosunki z hrabia Haringot... A, dobra, zrusza raport marszałkowi. Zapomniałem o tym zupełnie pewnie w którymś momencie. Ogromna armia. Dobra. Macie jakieś zapasy? Przydałoby mi się jedzenie. O, kosze z owocami, no zawsze coś. Zapłacę wam jakimś tym ubraniem, powiedzmy sobie szczerze. Mam jedzenie na jeden dzień, więc muszę na pewno troszeczkę pozbyć tego. Musisz zapłacić, no to jeszcze mogę wziąć to. To będą starczyć na jakieś dwa dni. Zapłacę im oczywiście jednym wikunkiem, nie będę dał pieniędzy na to. Mam tego wikunku całkiem sporo, więc powinno bez problemu starczyć. O. Dobra. Zapłać ile możesz, spoko. Czyli 0, potem 17 denarów, ty łacą, 17 denarów to jest nic. Więc nie ma co się przejmować. Zobaczmy, że tam co się dzieje z tym Zemo, no nie wygląda dobrze. Wróg ma kilkukrotną przewagę.
A zobaczymy, jak to będzie. Niebezpieczeństwo, panie! Wkrótce pojawi się u nas ogromna... O! To, na to właśnie czekaliśmy. Dobra, Haringo, słuchaj. W ogóle jeszcze co ta questa, że mam za sobą iść? Pamiętasz, jak zrobiliśmy się pod murami miejscowości Zelmor? Ha, 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 dobra. Fajnie. Komu się należy Zelmor jako Leno? To moja osoba. Wspierałbym cię, z chęcią cię wspierał. Stosunki właśnie z Haringotem są nasze najważniejsze. Macie jest bez nas już serdeczny. Chociaż nie jestem pewien, czy coś... Właśnie ten, kliknij przecież notatki. Czy coś... MT chciałem powiedzieć, tak na pewno mroczne tajemnice. Czekajcie, w ogóle... O, ma 1020 renomy, niemożliwe. Wow, masakra. I to ile ma król Harlaus? Niewiele więcej. Haringot jest naprawdę mocny. Ma prawie tyle renomy co król. Ciekawostka, nie licząc tego, że znamy mocnego, że my tego lorda bardzo dobrze, to jeszcze jest bardzo mocny. Tak się najpierw najmocniejszy w całej Spadii, poza królem. Źle, nieźle. Że coś zmienili w tym, jak to się mówiło, we wzorze, o, we wzorze na obliczanie, powiedzmy, znajomości z jakimś lordem, bo normalnie ten wzór powinien być taki, że jeżeli mamy znajomość na plusie, to nasza znajomość powinna wynosić tyle, ile jest nasz honor i plus znajomość z tą osobą. Czyli on może i odwrotnie, że znajomość z tą osobą i nasz honor, a ten sobie wchodzi praktycznie, taka sama liczba. To łączcie do niego, idioci, a nie krążcie sobie w kółko jak ja. Jak krążę, właśnie, żebyście by dołączyli. bo mam znajomość chyba na poziomie teraz już 17, tak, 17 chyba. To 17 znajomości z nim. Dodatkowo jeszcze mam przecież bonus honoru, tam mam już 15 honoru jakoś, tak? To jest 32. To jest powiedzmy przyjazny, a nie serdeczny, no ale zobaczymy, jak to będzie ogólnie. Honoru nie mam wcale dużo, bo 17 to jest żart po prostu. Nie jest to jakoś absurdalnie mało, ale jest to żart. Bo spokojnie, nie wiem, dajmy na to, nie wiem, pomogę tam, uwolnię czy na przykład 5 lordów, dajmy na to, nie wezmę ich do niewoli, tam powiedzmy sobie szczerze, z 3 wioski ratuję przed bandytami, nie wezmę sobie duby i już mam tego honoru kolejne 20, powiedzmy. Więc tak można sobie bardzo łatwo ten honor podbić. Na honor, jeżeli ten wzór mi się jednak nie zmienił, tylko po prostu mi się coś wydaje, że powinienem mieć przyjazne, że nie mam przyjaznego, po prostu być za mało. To jest niezwykle przydatne, bo niech no... Posiadanie dużej znajomości z każdym lordem, który macie znajomość na plusie, jest genialne. Powiedzmy, nie, mam znajomość z jakimś lordem na plus 1, czyli praktycznie tam jakiś tam silverek, pies go jebał, małe suczki też. Ale powiedzmy, mam przy tym honor na poziomie 100, dajmy na to, tam znajomość z nim 101, a 101 to jest silverek, mój najlepszy ziom, siema, pójdę z tobą na koniec świata, yeah bro, I told you bro, a ty gin. Jakieś nordy mnie ganiają. Kawaleria nordu to jest jakaś ściema po prostu, żart. To jest cyrk na kółkach. I tyle w temacie. Wow. Absurdalne ściny 2. Powrót ścin. Tu widzę Matyldzie, konia zabiłeś, ty skurwysynie, a ci tu tam. Ty nieszlachecka gnido. Tego mój koń strasznie wolny jest, bo widzę, że go poranili. Co, nie masz szans, już ci konia zabiłem. Stój tu, kuźwa, stój to! O ty skurczy! Mojego dzielnego rumaka zabił. Widzieliście tego w tym żmiję? Ja mu dam za króla i kraj. A idź se chlaj. Tobie też pokażę. Na tym będę się pełnił tarczą, żeby pokazać, jak jestem dobry. Ho, ho. Znaczy, jestem chujowy, bo każdy też powinien mieć na tą tarczę i się bronić nią. Bo bez niej bardzo łatwo zginąć. No ale dobra. Pokażę, że jesteśmy super mocni, że bez tarczy możemy pokonać takiego norda sobego. Turutum, turutum, a turutupum, turupum, turupum. Oj, trafiłem kogoś? What the fuck? Ja myślałem, że to druga strzała, ale ja cię ta pierwsza dojadziała jednak koniec końców. LOL, trafiłem kogoś znowu. LOL, znowu kogoś trafiłem, jestem mistrzem normalnie. Jakoś trafiam, jestem pro. Za swojego by nie trafię. Wow, jestem normalnie mistrzu, kurde. Skill w usznictwie rośnie strasznie, jak się właśnie trafia z takiej odległości wielkich. Dlatego jak macie możliwość strzelać na duże odległości, to serio strzelać na duże, bo to mam masę tych punktów. A czym więcej punktów? No, nie licząc tego, że chyba obrażenia rosną, tego nie jestem pewien naprawdę, czy obrażenia rosną. Ale mi się wydaje, że chyba tak, mając takich 300 punktów, pamiętam, że w normalnym mantem będzie biłem po 70 damage'a z łuku, teraz nie wiem, 70, więc jest nie tak. To jeszcze rośnie nam celność, patrzcie, ja mam taki celownik, a gdybym miał tego ucznictwa z 300 i jak to się nazywało, siłę naciągu jakoś tak, miałbym na maksa, czyli na 15, to mam taki malutki celownik, że normalnie taki, wiecie, kropeczkę taką normalną.
a nie taki celownik rozciągnięty. I to wtedy strzelać, aby idealnie tam, gdzie ja strzelam. Gdzie mam celownik, a nie powiedzmy jakoś po boki. Bo to jest na mimo wszystko, że tego tak bardzo nie widać, to nas strasznie skręca. O, konik, kość tu, kość tu, konik, kość tu. Potrzebuję twojej pomocy. Daj się dosiąść. Daj mi zwyciężyć, koniku. Daj nam zwycięstwo. Lol, kiepsko to idzie. 53 na 36? Wow. Te nordy nas tłuką strasznie. A tego, że komputer ma genialną armię złożoną, naprawdę, kurczę. Ta armia jest tak niezwykle genialna. Czemu w ogóle stracie masz 20 rannych mam, lol? A, pewnie wszystkie moje MPC poszły się bić. Wszystkie moje MPC, tam pewnie z 5 może ludzi było moich. Bo komputer oczywiście, patrzcie, jaką ma genialną armię. Co zrobić sobie ze Swadian, którzy są mistrzami kawalerii? Piechotę! Genialna sprawa, milordzie, kurde. Najlepiej, z królestwa opierające się na niezwykle ciężkiej, potężnej kawalerii, chyba najlepszej w grze, zrobić sobie, znaczy chyba, nie będą najlepszej w grze, zrobić sobie, kurde, piechociarską armię. Jeszcze może w ogóle, chociaż nie, to by było lepsze niż to, co aktualnie zrobił. Jest, ale żebym się wjebał głupio. A, dobra. Obserwujmy sobie bitwę z daleka. Zobaczymy, jak się rozwinie beze mnie. To jest ten plus, że właśnie mamy możliwość tej kamery takiej. No dobra, coś. Dobra, chcę się użyć tą kamerą, jak się nie urusza w ogóle. Jakoś, nie wiem, numami, strzałkami, ostrzałkami się, proszę, dobra. Tylko, czy się czułeś tych strzałek jest taki gigantyczna, że no kurde. Teraz strzelam strzałkę jakby, nie wiem, jak wbitą dosłownie. I tu się porusza z prędkością żółwia. Widzę, że komputery będą się walczyły, to może być ciekawe. Bo są strasznie głupie, patrzcie, jak oni w ogóle, co oni w ogóle robią? Idziemy, stop, idziemy, stop, idziemy, stop, idziemy, fap, 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 fap. Rytm fap, fap, fap. Zobaczymy, kto wygra. Tu widzimy jakichś piechociarzy. No mówię, to już nawet lepiej by było sobie wziąć rycerzy, bo są silniejsi, ciężcy zwłaszcza są silniejsi, zdjąć ich z kawalerii i zaatakować wroga. Bo i tak to dałoby lepszy efekt niż posiadanie takich sierżantów. Jedyny plus jest taki, że są tani. To bardzo, bardzo tani, ale jako armia, no... Połowa to się wbi w swoich. Jakby to był Frindle Fire w normalnym autoatakiem albo koniem, to właśnie byłby Pentakill, co najmniej. Frindle Fire był masowy. No. Graliśmy. To było oczywiste na to szczegół. Z taką przewagą zwłaszcza, jaka jeszcze została. No, w sensie właśnie same NPC prawie popadały. No to dziwne. Tak, zatkuj wroga. Zatkuj wroga. Kolejne zostało jeszcze. 115 wojsk przeciwnika. Tururum, rurum. Tururum, papum, param, papum, pum, pum. Rozwalimy wszystkich, których napotkamy. A następnie wszystkie kobiety wydymamy. Hej, hej, ho. Siverek kurcze piosenki wymyśla. Lolololololo. Dobra, czas na bójkę, a nie na pierdolenie o Chopinie. Tarapam pam pam, tarapam pam 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 parapam. Ocio! Skyrim, to nie Skyrim, spieszaj stąd nordowie, to nie jest Skyrim, wąd do Skyrim śmiecie. Już mi stąd. Już mi do Skyrim nordy jedne, już mi stąd. To nie wasze ziemie, spieszaj mi tu. Spieszaj mi tu, ty Swadia rządzi, a nie. Wąd swoje, na swoje ziemie, kurde. Wąd na górę. Na lodowce swoje. Boom. A. Lodowca się nie dałoby żyć praktycznie. Skąd nam jedzenie brać? Czyli no, może w nowoczesnych czasach dałoby się pierwszy domu. Jedzenie nie jest problem. Niskie temperatury da się znieść też, ale w tamtych czasach na lodowcu żyć? Kpina. Boom. Nie licząc tego, że jaki problem był z transportem jedzenia, to jeszcze kurde wszystko tam ogarnąć. Zbudować coś na lodowcu w ogóle, to ja. Popieprzony pomysł. Wyrównać się na lodowiec, to już w ogóle byłoby kiepsko, że tam jakiś dom zbudować. To by było ciężkie. Przebyle sztormi po lodowcu. Rururu. Przewróciłby się i byłoby. Pieprzenia o szopanie. Bum, 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 bum. Gin! Też gin. 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 Nie zginąłeś! Dopuściłeś się zbrodni wobec swojego państwa. Gin. Ty żyjesz! Wstałeś! Wait, what the fuck? Wstałeś z martwych! Ale mnie otaczają, ja pierdzielę. Wiecie, no i mają ciekawe, powiedzmy sobie szczerze, ci nordowie, nie? Powiedzmy, te hełmy z drogami, te tarcze takie nordyckie typowo. A ci tacy są, patrzcie, jak jest w szermierze, powiedzmy, nie wiem, ze
Szkocji? To może to podobne są klimaty, a ty patrz, jak Szkoci dosłownie. Au, ci no, czym się zagadał. No serio, ci tacy... Wojownicy, czekajcie, o dokładnie chodzi mi o takiego tutaj, na przykład tego, co za włócznie. To jak, no, to jak Szkot wygląda, nie jak Norda bardziej. Zresztą podobne, wiadomo, ale... Czekaj tam, no części podobne, no dobra. To są Szkoci, a nie, no to jest przynajmniej dla mnie. Przynajmniej wiem, nowej oczy, nie, tam bardziej wygląda Nordów w normalnym Montle Bay Torment. Tam jakiś mój jeden ludzik lata, tam się przewodził. O, idziemy na niego kamerą. Walcz dzielnie. Ja pierdzielę. Dajesz! Zabiliście go, wy skurwysyny, no. Zabili mi żołnierza. Na to już przybyła główna armia. Nareszcie po wielu godzinach tłaczki przybyła główna armia. Coraz więcej jej. Patrzcie, tej głównej armii było i ona została gdzieś tam, bo nie stół się tłuka z jakimś jednym żołnierzem. Tam jeszcze jakiś mój rycerz biega, widzę tam daleko. Sobie robi sprint po górce. Czy nie, to bardzo sprint, nie, to tak dziwnie idzie, tak, co to w ogóle robi? To mówię, taki, nie, taki skłon, taki dzik, dzik, dzik. Jak miał włócznie, to mógł dźgać, tak, dzik, dzik, dzik. Bum. No, teraz to się normalnie schował. To już jakiś wjazd, oj Jezus. To musiało boleć. Boże, mój Boże! Czemuś mi tego dopuścił? Boże, mój Boże! Boże, Boże! Jezus, Jezus! Wszyscy tam tylko by mówili. Boże, Boże, Jezus, Jezus! Jeszcze Maria Boska brakuje. Widzisz, ale czy mamy nowe jutro? Znowu ten sam tekst. Za mało tych tekstów, wiesz, nie mam z czego się śmiać. Liczba zabitych. No, najwięcej zabił Siverek! Jej, Siverek! Tururum, tururum, rum, rum. Dobra, rozkaz ataka na wielką stratę z jednego żołnierza. Nie końca ci się właściwie. No i patrzcie, Rise z 12 na 14, stosunki jest fighting 74, genialna sprawa. Tam jakiś tam ktoś zdecydował, a szkoda, byśmy mieli honor, jakbyśmy go wypuścili. Ja w ogóle, on by nam sprzedał jako więzień, ale wątpię, więc gdybyśmy pieniędzy tylko nic nie mieli. Ma rodoków schwytanych, a to ciekawostka. A nie potrzebujemy rodoków. Posaż wszystkich. Jestem ciekaw, czy w ogóle rodocy zareagują na zaczepkę, czy niezbyt. Łowa tu jest biały strzałek, ja pierdzielę. O, są żółte strzałki. A wiecie co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku zagrajmy w Mountain Blade Warband modyfikację. Nowa ojczyzna, gdy wróg już nie będzie zwiedzał w naszą stronę. Dziękuję za obejrzenie, hejka.